marcu. Prawdopodobnie około 15 marca 1989 roku odwiedziłem profesora Andrzeja Stelmachowskiego, z którym kontakt utrzymywałem częsty, i zadałem mu pytanie, dlaczego jest tylko Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie, a nie ma komitetów obywatelskich w regionach Polski. Profesor Stelmachowski odpowiedział, bo to jeszcze nie jest ta pora, padnie hasło, będą zakładane. Ja wyszedłem z mieszkania Stelmachowskiego z przekonaniem, że Komitet Obywatelski Ziemi Radomskiej trzeba zrobić natychmiast i oddolnie. Ten sam instynkt, co Andrzeja Rozpłochowskiego w swoim czasie w Katowicach i w Hucie Katowice. I 22 marca, czyli w tydzień później, ten komitet powstał. Komitet Obywatelski Ziemi Radomskiej. Jego przewodniczącym, liderem był Jan Rejczak, jeden z liderów solidarnościowych ze środowiska naukowego radomskiego się wywodzący, a ja byłem w tym komitecie sekretarzem. Natomiast krótko potem, jak padło hasło z Warszawy, to ludzie, którzy byli bardziej związani z tymi środowiskami korowskimi, zawiązali Komitet Obywatelski Solidarność Ziemi Radomskiej. Różniło się tylko tym S-em. Po czym już w momencie, kiedy ruszała kampania wyborcza, listy musiały być jedne, pod presją Warszawy, nastąpiło scalenie tych dwóch komitetów pod nazwą z literką Solidarność. Kontrolę nad tym przejęli ludzie z wielkich zakładów, w szczególności zakładów metalowych, taki pan Stanisław Ogórzki, a jednym z uzgodnień, które zapadły na tym spotkaniu, było to, że będę kandydował do Sejmu z listy Solidarności. No i wtedy to ktoś mówił, że jakby koniowi napisano Solidarność, to wszedłby do Sejmu. W związku z tym na tej zasadzie wszedłem. Wygrywałem nawet w zamkniętych okręgach wojskowych. Więc to świadczyło o tym, jak głęboki był bunt przeciwko tamtej rzeczywistości. Tak szerokie fronty budowane są tylko na zasadzie sprzeciwu. One nigdy nie są za czymś, one były przeciwko. Bo ogromna ilość zróżnicowanych środowisk od lewa do prawa, które miały serdecznie dość Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i ich porządków, i trzeba to było zakończyć. No i wyraziło się to głosowaniem na listę Solidarności. I w ten sposób dostałem się do parlamentu. Oprócz mnie był przedstawiciel Solidarności Rolników Indywidualnych, pan Maciej Półtorak. Do Senatu był przywieziony w teczkach z Warszawy pan Jan Józef Lipski. Tu był ogromny spór z nim, bo samodzielnie rolnicy indywidualnie wystawili pana Jana Pająka. I myśmy tak naprawdę wszyscy popierali kandydaturę Pająka, mimo tego, że Lipski kandydował z tego samego komitetu co my. Ale traktowaliśmy z całym szacunkiem dla pana Lipskiego. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z różnic politycznych i tak dalej. Ale no, on był traktowany jako człowiek przywieziony z zewnątrz i myślę, że ktoś zrobił mu krzywdę, że go wcisnął do Radomia. Radom zasługiwał na swoich. I drugim senatorem chyba został, chyba już wtedy, pan Stefan Bębiński, czyli Harnaś. To była ta konfiguracja naszych reprezentantów. No i potem było kształtowanie się Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Przyjechał Lech Wałęsa na posiedzenie OKAP-u i powiedział: rząd Mazowieckiego wspólnie z ZSL-em i SD.
I wtedy nas trzech, Marek, Jurek, Stefan Niesiołowski i ja, sprzeciwiliśmy się tej propozycji. Wałęsa się po nas przejechał straszliwie, a Geremek przyszedł do Niesiołowskiego, którzy się tam jakoś znali, i mówi: słuchaj, Stefan, co ty chcesz w zamian za poparcie? Dziękuję ci bardzo. Poczuliśmy się zdezorientowani kompletnie. Otóż będąc na marginesie obiegu informacyjnego OKAP-u, myśmy się nie zorientowali, że trwają rozmowy pomiędzy środowiskami Geremka a środowiskami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej o utworzenie rządu tak zwanej Wielkiej Koalicji PZPR i Solidarność. Jak myśmy się o tym dowiedzieli? Pojechałem do Gdańska w imieniu swoim Niesiołowskiego i Marka Jurka. Poprosiłem Wałęsę o rozmowę i powiedziałem: panie przewodniczący, poprzemy Mazowieckiego wbrew temu naszemu sprzeciwowi, ale żeby to było do końca jasne, poprzemy go dlatego, że pan go popiera. A co macie lepszego? My nie jesteśmy w sytuacji ludzi, którzy mogliby składać kandydatury. Natomiast podkreślam, podpieramy go wyłącznie dlatego, że pan go popiera. W porządku, rozumiemy się, mówi Wałęsa. Tylko pamiętajcie, jak padnie Mazowiecki, będzie Geremek. Chcecie Geremka? Nie chcemy Geremka. I to była cała tajemnica. Po czasie z podziwu wyjść nie mogę, bo ja, nad samym sobą, bo ja, mnie się wtedy w ogóle nie mieściło w głowie, że taka zdrada mogła być szykowana. Otóż właśnie była. Dzisiaj nie mogę wyjść ze zdumienia, że mogłem być tak głupi i tego się nie domyślić. No. Ale to jest jednak tak, jak człowiek angażuje się, to jest przestroga dla wszystkich, którzy w dobrej wierze angażują się w politykę. Kiedy zaczynają się zakulisowe łamania podstawowych zasad, w imię których żeśmy się zgromadzili, to na co Andrzej Rozpuchowski tak potrafił tutaj w regionie katowickim znakomicie reagować, to trzeba natychmiast reagować bez względu na osobiste koszty, które człowiek ponosi, dlatego że stopniowo jesteśmy wciągani w sytuacje bez wyjścia, w sytuacje, w których wszyscy są ubrudzeni, a dobro wspólne nie może być realizowane.